Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ze studia telewizji Trwam w Chicago w programie Jak My To Widzimy. Z daleka widać lepiej. Wita się z Państwem ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dziś w studio gościmy siostrę Albertynki, siostrę Krzysztofę Babraj, matkę generalną Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim i siostrę Noemi Gil, która posługuje w Chicago. Witam siostry serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Drogie siostry, myślę, że większość z naszych telewidzów już wie, że ten rok jest bardzo bogaty w jubileusze, bo 1050 lat chrztu Polski, 150 lat jak redemptoryści szerzą chwałę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ale to również 125 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Może na początek trochę historii. Więc Zgromadzenie Sióstr Albertynek zapoczątkowane zostało 15 stycznia 1891 roku. Pierwsze siedem sióstr w kaplicy księdza kardynała Albina Dunajskiego otrzymało habity. Był to bardzo ważny dzień, ponieważ obecny był na tej uroczystości święty brat Albert już z drugim bratem, ponieważ wspólnota braci Albertynów powstała 3 lata wcześniej. I jeszcze parę osób zaprzyjaźnionych. Ksiądz kardynał Albin Dunajski chciał, aby właśnie odbyło się to w jego kaplicy, żeby potwierdzić jakby tą wspólnotę w kościele, żeby dać im prawo jakby istnienia. No i tak też się stało. Siostry zaraz po otrzymaniu habitów zajęły się ogrzewalnią miejską w Krakowie, bo jak wiemy, święty brat Albert to człowiek, który zajął się przede wszystkim ludźmi ubogimi, biednymi w mieście Krakowie. Tam zajął się ogrzewalnią miejską, najpierw dla mężczyzn. Okazało się jednak, że ogrzewalnia potrzebuje również kobiet, które zajęłyby się właśnie ubogimi kobietami. I te pierwsze siedem sióstr Albertynek podjęło tą pracę razem ze świętym bratem Albertem. To był 1891 rok, tak. A więc 125 lat temu. I potem zgromadzenie się rozrastało, dlatego że no w tym czasie, to jest koniec XIX wieku, początek XX, było dużo osób biednych, ubogich, potrzebujących właśnie tego wsparcia, no powiedzmy, tych opieki, ale także osoby były zaniedbane duchowo, a więc także podtrzymywania ich na duchu i tej opieki duchowej. Właśnie w tej działalności świętego brata Alberta bardzo charakterystyczne jest to, że oprócz właśnie dawania dachu nad głową, oprócz takiej pomocy doraźnej, mianowicie właśnie podania i chleba, i odzieży, święty brat Albert bardzo kładł duży nacisk na rozwój duchowy tych ludzi, na ich właśnie podnoszenie, żeby oni zrozumieli, że również są dziećmi Bożymi, że oni są wartościowi w oczach Pana Boga. I to było chyba dla niego najważniejsze, żeby budzić w tych ludziach poczucie własnej wartości. Dlatego również swoim członkom, członkom zgromadzeń, siostrom Albertynkom, zawsze mówił, że mają każdemu człowiekowi służyć jak samemu Chrystusowi. Po to namalował kiedyś obraz Ecce Homo, którym właśnie przedstawił Chrystusa cierpiącego, sponiewieranego i który ma być dla nas takim obrazem, w którym zawiera się każdy człowiek. Jako że Chrystus też powiedział, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Więc w tym obrazie zawarł właśnie tą każdą biedę ludzką, w którą mamy się wpatrywać w Chrystusa, żeby również dostrzec tego Chrystusa i Jemu służyć w drugim człowieku, właśnie tym ubogim, biednym, zaniedbanym. Ale co by nie mówić, no wystarczy porozmawiać z osobami, które może mają w domu osobę chorą, cierpiącą i nią się opiekują, czy też osobami, które pracują w domach pomocy dla osób chorych, starszych, cierpiących, niedołężnych, czy też w szpitalach. Jest to trudna i ciężka praca. I właśnie do takiej pracy mówi się nieraz, że właśnie potrzeba człowieka z powołaniem. Tak, właśnie my jako Albertynki czujemy to powołanie do posługi ludziom najuboższym, najbiedniejszym. O to chodziło świętemu bratu Albertowi. No i właśnie, żeby to nie była tylko taka doraźna pomoc,
na dziś, ale właśnie, żeby ona procentowała w życiu tych ludzi. Jeżeli to były dzieci, to żeby mogły właśnie wychowywać się na ludzi, no, dla społeczeństwa pożytecznych, żeby właśnie mogły się kształcić, bo w tym czasie bardzo dużo było dzieci sierot, dzieci podrzutków, więc rola sióstr była taka, żeby ich wychowywać właśnie do przyszłego życia. Jeśli to byli ludzie starzy, którzy już byli u schyłku życia, żeby mogli z godnością przejść do wieczności. I zgromadzenie się rozwijało i w pewnym momencie na drodze brata Alberta pojawił się święty Rafał Kalinowski. Oni byli nawet zaprzyjaźnieni. Może słów kilka na temat tych relacji. Myślę, że prawdziwe jest bardzo to powiedzenie, że święci rodzą świętych. I tutaj właśnie ta przyjaźń między świętym bratem Albertem a świętym dzisiaj Rafałem Kalinowskim zaowocowała tym, że mamy w Kościele właśnie dwóch świętych. Święty Rafał Kalinowski był kimś, kto również wywarł bardzo duże wrażenie na świętym bracie Albercie. Pomógł mu jakby ustawić formację sióstr w zgromadzeniu sióstr i braci, bo przecież mamy dwa zgromadzenia rodzime. Mianowicie święty Rafał Kalinowski podpowiedział mu, żeby święty brat Albert utworzył pustelnie, czyli miejsca, w których członkowie jego zgromadzeń mogliby odzyskiwać siły duchowe do pracy w przytuliskach. I właśnie ideą świętego brata Alberta było to, żeby na kilka domów zakonnych była pustelnia, było takie miejsce modlitwy. Dzisiaj w zgromadzeniu oczywiście jest pustelnia świętego brata Alberta w Zakopanem, która funkcjonuje od właśnie chwili utworzenia jej i wybudowania przez samego świętego brata Alberta. I aktualnie również mamy dom modlitwy w Pizunach. Jest to dom wybudowany w miejscu urodzenia naszej współzałożycielki błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej, który dla zgromadzenia, dla sióstr pełni taką samą rolę jak właśnie pustelnia. Również bracia Albertyni mają swoją pustelnię w Zakopanem na Kalatówkach, niedaleko sióstr. I przez te lata przedwojenne zgromadzenie się umacniało, rozwijało, powstawały nowe domy, prawda? Bardzo szybko rozwijało się zgromadzenie sióstr Albertynek. Trzeba przyznać, że mimo, że właśnie były takie trudne warunki, taka trudna praca sióstr, to było dużo chętnych dziewcząt, które przychodziły. Pierwsze siostry pochodziły z Podlasia. One przyszły z pierwszą Albertynką, którą była siostra Anna Lubańska, która przyszła właśnie jako Podlasianka. I pierwsze 7 sióstr również pochodziło z Podlasia. Ale potem przychodziły powołania z różnych części Polski. W 1940 roku, który jest dla nas takim ważnym progiem, można powiedzieć, bo w tym właśnie roku umierała nasza współzałożycielka, błogosławiona Bernardyna Jabłońska, zgromadzenie liczyło już 500 sióstr. Czyli to były czasy wojny. Wojna duże spustoszenie zgromadzeniu zrobiła, bo bardzo dużo sióstr i księży ginęło wtedy. Trzeba powiedzieć, że nas wojna oszczędziła, jeśli chodzi o sytuację taką osobową zgromadzenia, bo oprócz jednego wypadku, w którym siostra została ugodzona bombą gdzieś z pocisku, ale to po prostu był przypadek i niestety bomba urwała jej głowę. Nie było takich może drastycznych sytuacji, w których siostry traciłyby życie, czy powiedzmy ginęły w obozach, jak to było w przypadku innych sióstr zakonnych, czy braci, nawet jeśli chodzi o braci Albertynów, których około 10 zginęło w Dachau, naszych braci. Natomiast no, nasze zgromadzenie w ten sposób nie ucierpiało. Może tylko to, że no, nastąpiło pewne jakby przeniesienie działalności, bo z chwilą, kiedy granica Polski przesunęła się trochę bardziej na zachód, no to część sióstr i naszych domów, około 10 ze wschodu, zostało przeniesione na zachód. Siostry musiały opuścić tereny dzisiejszej Ukrainy, no i po prostu przenieść się tutaj bardziej w centralną Polskę albo ewentualnie na zachód, ale ciągle pełniły swoją posługę wśród ubogich.
A proszę siostry, jak się przedstawiała sytuacja i życie sióstr w czasach komunistycznych, bo wiemy, że no, wtedy była prowadzona walka z Kościołem, może nie na taką skalę jak w innych państwach, jak chociażby w Związku Sowieckim, czy w Czechach, czy Słowacji, no ale w Polsce też habit i posługa sióstr nie zawsze była mile postrzegana. Oczywiście sytuacja w czasach komunistycznych zgromadzenia zmieniła się i to bardzo zasadniczo. Trzeba powiedzieć wszystkim o tym, że zostały zamknięte wszystkie przytuliska. Ostatnie przytulisko zostało zamknięte w 1950 roku i to było przytulisko przy ulicy Krakowskiej 47, czyli pierwsze przytulisko założone przez świętego brata Alberta. Zostały też siostry usunięte z pracy we wszystkich żłobkach, w domach dziecka. Musiałyśmy szukać nowych jakby możliwości pracy i posługi ludziom, ale już nie na własną rękę, ale bardziej właśnie w domach pomocy społecznej państwowych, gdzie dyrekcja była państwowa, czy w takich placówkach, które były prowadzone przez Caritas, Zrzeszenie Katolików Caritas, ten Caritas państwowy tak zwany, bo wszystkie placówki prowadzone przez zgromadzenie zostały nam odebrane. I tak się pięknie złożyło, że na setną rocznicę powstania zgromadzenia, a więc w 1991 roku, pierwsze siostry wyjechały na misję. A Ojciec Święty wielokrotnie podkreśla, że jeżeli zgromadzenia składają dar z sióstr, przeznaczają na misję, wysyłają na misję, to Pan Bóg błogosławi też nowymi powołaniami. Czy również tak było u sióstr Albertynek? Tak było też w przypadku naszego zgromadzenia. Właśnie inicjatywą zgromadzenia na stulecie istnienia było wysłanie sióstr na placówkę misyjną. Była to placówka misyjna w Boliwii, w Ameryce Południowej. Wyjechały wtedy cztery siostry na tą placówkę, pobłogosławione i można powiedzieć wysłane przez Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II, który właśnie również w tym roku był w Polsce i w związku z tym siostry, które wyjeżdżały, mogły się z nim spotkać i uzyskać to błogosławieństwo. I Pan Bóg pobłogosławił to dzieło. To było dzieło właśnie opatrznościowe i mamy już powołania w Boliwii. Mamy siostry boliwijki, już siostry profeski wieczyste, juniorystki, nowicjuszki, jedną postulantkę aktualnie i kandydatki. I aktualnie ile sióstr pracuje poza granicami Polski, a ile w Polsce? Tak, aktualnie poza granicami Polski pracuje 55 sióstr w kilku krajach. Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, w Ameryce Południowej, nie tylko obecnie w Boliwii, ale również w Argentynie. Pracują siostry na Syberii, na Ukrainie, we Włoszech, również w Watykanie. No i na 70 placówek, które prowadzi zgromadzenie, 10 placówek jest poza granicami kraju. No i właśnie, siostra Matka Generalna wspomniała o pracy w Ameryce. Jest z nami siostra Noemi, która jeszcze głosu nie zabrała, więc siostra tutaj właśnie posługuje w Chicago. Może na początek kilka słów właśnie odnośnie powołania do zgromadzenia. Jak to się stało, że właśnie zgromadzenie sióstr Albertynek siostra wybrała? No tak, może pierwszą myśl skieruję w moje rodzinne strony, do mojego rodzinnego domu, do mamy, taty, rodzeństwa, dwóch braci, jednej siostry i mojej przepięknej parafii, właściwie filii, kościoła filialnego, gdzie każdej niedzieli świętowaliśmy ten Dzień Pański ze całą rodziną, idąc do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Jest to świątynia najstarsza, świątynia chrześcijańska na Pomorzu. Liczy ponad 600 lat, ale jest właśnie pełni funkcję kościoła filialnego parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim na Pomorzu.
I tam w sumie się tak wszystko zaczęło. Będąc w czwartej klasie szkoły podstawowej, byłam z moją mamą w autobusie relacji Kołobrzeg-Koszalin. I wsiadła siostra zakonna. I kiedy autobus ruszył, ona uczyniła znak Krzyża Świętego. Widząc ją właśnie wtedy, po raz pierwszy, pomyślałam, że ja też będę siostrą. Lata płynęły, trzeba było skończyć szkołę podstawową, średnią. I w międzyczasie też podjęłam kurs katechetyczny w diecezji koszalińskiej i musiałam raz w miesiącu w niedzielę iść na nogach 3 kilometry do sąsiedniej wioski, aby móc dostać się, dojechać autobusem do kurii w Koszalinie. I był styczeń, bardzo zimno, poranek mroźny ze śniegiem po pas. Tata szedł przede mną, robił mi ślady w tym śniegu, ja za nim, żeby po prostu dostać się do sąsiedniej wioski i dojechać szczęśliwie do kurii w Koszalinie. I tak się złożyło, że zaspaliśmy właśnie w tą niedzielę. Nie zdążyłam nic zjeść, ani przygotować żadnej kanapki, aby wziąć ze sobą. I pomyślałam sobie wtedy, a jakoś tam wytrzymam do późnego popołudnia, bo wykłady tak się kończyły. Ale Pan Jezus sprawił inaczej. Na te wykłady po raz pierwszy przyjechała siostra Albertynka z Białogardu. I na przerwie podeszła do mnie i zapytała, czy nie jestem głodna. Ja po prostu w tym momencie za nie mówiłam. Opowiedziała mi historię całego mojego poranka. No i już za krótką chwilę obie jadłyśmy naprawdę bardzo pyszne albertyńskie bułki. Do dzisiaj, ojcze, pamiętam ten smak. I tak myśląc, że Pan Jezus przemówił do mnie w bardzo prosty sposób. Właśnie kiedy byłam głodna, on przyszedł do mnie poprzez siostrę, która podzieliła się ze mną chlebem. I tak zaczęły się właśnie kontakt ze zgromadzeniem. Ja odwiedzałam siostry w Białogardzie, nawet zapraszałam siostry na spotkania do naszej parafii. I to właśnie ten symbol. Pan Jezus przyszedł do mnie w symbolu chleba. W symbolu chleba, tak jak przychodzi każdego dnia w Eucharystii. Tak zwyczajnie, po prostu On przyszedł do mnie tak zwyczajnie, tak w sposób taki bardzo prosty. I właśnie święty brat Albert też zapatrzył się w ten cud Eucharystii i powiedział, że patrzę na Jezusa w Eucharystii. Czy Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpmy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych. I właśnie od tego momentu te kroki, które skierowałam do zgromadzenia sióstr Albertynek, próbuję dalej wypełniać, realizować każdego dnia i być dobrą jak chleb. Pięknie. A jak chodzi o tutaj przylot do Stanów Zjednoczonych, jakie były początki i kiedy pobytu sióstr w Stanach Zjednoczonych, w Chicago konkretnie, ale nie tylko, bo również siostry posługują w Hammond. Więc to był rok 1972, kiedy matka generalna siostra Ameryka Gaca wraz z siostrą Tyburcją Lis przybyły do Stanów Zjednoczonych, aby kościołowi w Ameryce oferować posługę albertyńską. Siostry odwiedziły ojców karmelitów w Munster, którzy skierowali ich do księdza biskupa diecezji Gary w stanie Indiana. Ksiądz biskup Grudka bardzo życzliwie przyjął sióstr. Zainteresował się duchowością świętego brata Alberta, zgromadzeniem i wtedy właśnie wyraził zgodę na przyjęcie sióstr do swojej diecezji.
I wtedy, po 2 latach, czyli w 1974, dokładnie 24 września, 5 sióstr przyleciało do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęło najpierw naukę języka angielskiego w Camp Lawrence przez 2 lata. Po 2 latach przeprowadziły się do klasztoru świętego, przy parafii świętego Józefa w Chemont. I tam pracowały też w szpitalu świętej Małgorzaty jako pomoc pielęgniarska, jednocześnie nostryfikując dyplomy pielęgniarskie uzyskane w Polsce. Po 10 latach, to był rok 1984, siostry otrzymały do dyspozycji kolejny klasztor, w którym mieszkały siostry ze Zgromadzenia Krzyża Świętego. Diecezja Gary zatwierdziła przybudówkę skrzydła do domu i umieszczenia też windy. I ten dom nazwano Albertine Home, do którego siostry zaczęły przyjmować kapłanów emerytowanych, no i osoby świeckie w starszym wieku. I tak jest do dzisiaj. Otaczają je opieką, miłością, życzliwością. Są z nimi dzień i noc. To Chemont, Indiana, ale siostry również posługują w Chicago i właśnie początek był w rezydencji księdza arcybiskupów chicagowskich, no a wtedy był Francis George, którego rocznicę śmierci właśnie dzisiaj pierwszą obchodzimy. Tak. Był rok 2001, kiedy ksiądz kardynał Francis George poprosił polskie Albertynki do objęcia pracy, zajęcia się po prostu rezydencją arcybiskupów chicagowskich. I 3 siostry 1 lipca tego roku rozpoczęły właśnie posługę w rezydencji arcybiskupów chicagowskich. Ksiądz kardynał jest znany i był ceniony za swoją przenikliwość umysłu. To był kardynał, który zainwestował w ludzi. No teraz obecnie mieszka i przebywa ksiądz arcybiskup Blaise Supich. Jest nas 3, posługujemy każdego dnia dla samego księdza arcybiskupa, jak również dla tych, którzy przybywają do rezydencji. Rezydencję odwiedził i przebywał w niej święty Jan Paweł II, kiedy w 1979 odwiedził Chicago. Był z wizytą również kardynał Pacelli, późniejszy znany papież Pius XII, jak również kardynał Giovanni Morlini, znany później jako papież Paweł VI. Ksiądz kardynał był z nami, ja pracowałam z księdzem kardynałem przy boku księdza kardynała 3,5 roku, ale siostry prawie od samego początku, 14 lat przy księdzu kardynale posługiwały. Więc jak na ten czas bardzo nam go brakuje, jesteśmy z nim bardzo związani duchowo, pamięcią, no i w naszych sercach i nigdy o nim nie zapomnimy. I to była inicjatywa księdza kardynała, żeby siostry też posługiwały w Caritas archidiecezji chicagowskiej, bo się okazuje, że jednak i tutaj w tym kraju niby mlekiem i miodem płynącym jednak są ubocy. Tak, właśnie zgromadzenie zastanawiało się przed podjęciem tej pracy, zadając sobie pytanie, czy w Stanach Zjednoczonych są ubodzy, czy nasza posługa albertyńska będzie tu mile widziana, po prostu będzie potrzebna. Ojcze, okazało się, że rzeczywistością okazały się słowa samego Pana Jezusa, że ubogich zawsze mieć będziecie. I z dnia na dzień przybywa liczba osób, które są zainteresowane
programami, które Caritas diecezji chicagowskiej prowadzi. To jest dystrybucja żywności, środków czystościowych, chemicznych, jak i usługa socjalna, prawna, pomoc osobom starszym, dzieciom, młodzieży, pomoc mieszkaniowa. I jak można powiedzieć, brakuje rąk do tej właśnie codziennej posługi, ale jeszcze jest taka druga strona, tak zwany wolontariat, gdzie tutaj w Stanach Zjednoczonych on jest bardzo rozwinięty na szeroką skalę. I ludzie dobrej woli, studenci, osoby dorosłe oferują swoją pomoc, swój czas i po prostu przychodzą, pomagają i dzięki właśnie ich pomocy Caritas może przeprowadzać tę swoją działalność w szerokim zakresie, pomagając innym. No i to jest piękne. I na koniec jeszcze pytanie do Matki Generalnej. Siostro, jakie perspektywy roztaczają się w tym roku jubileuszowym i na następne lata przed Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim? Pracy mamy bardzo dużo, ale też chciałybyśmy, żeby w tym roku jubileuszowym powstało dzieło, które jest takie bardzo albertyńskie. W związku z tym postanowiłyśmy, że przy naszym domu generalnym jeden z budynków, który miałyśmy dotychczas przeznaczony na rekolekcje dla sióstr, jak również przyjmowanie pielgrzymów do sanktuarium Ecce Homo, przeznaczymy dla ubogich. Ten budynek jest wyremontowany, przystosowany do tego dzieła i 24 kwietnia będzie poświęcony w Polsce, oczywiście w Krakowie. Część pomieszczeń jest przeznaczona na jadłodajnie dla ludzi ubogich, których tam będzie mogło spożywać posiłek 200 osób dziennie. Natomiast dwa piętra będą przeznaczone na mieszkania chronione dla kobiet wychodzących z bezdomności, ponieważ w Krakowie prowadzimy przytulisko dla kobiet, prowadzimy dom dla matek z dziećmi z przemocy, prowadzimy dom samotnej matki w Wadowicach i chcemy, żeby te kobiety, które właśnie no, zostały już jakby poratowane w pewnym sensie, żeby mogły otrzymać nowy start życiowy, nowe możliwości, żeby mogły podjąć pracę, żeby mogły no, powrócić jakby jako pełnowartościowi członkowie do społeczeństwa. I te mieszkania chronione będą miały temu służyć, oczywiście pod opieką sióstr, osób kompetentnych. Będą one się uczyły jakby na nowo życia w społeczeństwie. I to jest właśnie to dzieło, które zgromadzenie podejmuje w tym roku jubileuszowym. Bardzo dziękuję za te przekazane informacje, za to świadectwo. Najpierw miłości do Boga, ale też miłości do człowieka, szczególnie tego najbardziej opuszczonego, ubogiego, który no, żyje może na marginesie społeczeństwa, ale dla Boga jest jak każdy biedny, ubogi, bezcenny. Bóg zapłać, no i życzymy, aby Duch Święty prowadził i żeby te wszystkie plany jak najlepiej się zostały zrealizowane, no i przyniosły właśnie chwałę Bogu. No a siostrom dały tę wewnętrzną satysfakcję w tej ciężkiej, trudnej pracy. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam w Chicago gościliśmy siostry Albertynki Posługujące Ubogim, matkę generalną siostrę Krzysztofę Babraj oraz siostrę Noemi Gil, która posługuje w Chicago. Ja z Państwem się żegnam, życzę wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże.